Godzina 5:49. Taki widok przed naszymi oczyma. I długo będziemy mieli wschód słońca. Abu Sanad wstał już jakiś czas temu. Rozpalił ognisko. Chilluje sobie. A ekipa za mną. Myślałem, że już wstała, dlatego zacząłem nagrywać, ale widzę, że dalej poszli spać. To ja też sobie jeszcze chwilę poleżę. A little later. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to no powiem wam szczerze, że nie wyspałem się kompletnie. Budziłem się z 6 czy 7 razy, dlatego że okazuje się, że naprawdę bardzo mocno popaliłem sobie łapy i po prostu za każdym razem, jak się przemieszczałem na tym materacu, to po prostu jak gdyby podrażniałem tą skórę i się budziłem z bólu. I kurde, no nie spodziewałem się, że aż tak mocno się zjaram, no ale co zrobić? W ogóle zobaczcie, jak mi się śmiesznie dłonie opaliły, że palce mi się nie opaliły. I myślę, że to dlatego, że najmocniejsze słońce było, jak latałem dronem i rękę miałem tak. Dlatego tylko ta część się opaliła. Yeah, I think he's getting his energy from the sun, actually. Słońce już wzeszło. Zostawiamy obóz w takim stanie. Hilal później przyjedzie po graty. I idziemy na piechotę do naszego głównego obozowiska. No, przed nami jakieś 15 minut z buta chyba. Ale powiem wam, że doświadczenie naprawdę magiczne. Za pierwszym razem, jak się obudziłem, po prostu miałem taki szok, że kurde, ja jestem na dworze i musiałem przetworzyć, co się dzieje i co my w tym momencie robimy. Ale nawet to, że wiecie, budziłem się tam co godzinę czy co dwie godziny i widziałem, jak się położenie wszystkich gwiazd zmienia, że na początku nie było widać Marca, jak szliśmy spać, a później się budzę godzinę, tak widzę, że się zmienia, okej, 3 czy 4 godziny później widać już Marca, widać tą fałkę tych innych gwiazd dookoła niego. Kurde, naprawdę po prostu magia, cisza kompletna. Nic nie było słychać, żadnych zwierząt, żadnych samochodów. Jakiś tam samolot przeleciał ze dwa razy w nocy. Zupełnie jakbyśmy byli na jakiejś innej planecie. Naprawdę, kurde, świetne doświadczenie i kolejne już w moim życiu. Jedno z tych, które się zapamięta do jego końca. Tak jeszcze odnośnie spania na dworze. Ta Abu Sanad powiedział nam, że on nigdy praktycznie nie śpi w pomieszczeniach. On sobie właśnie woli przy ognisku tam w obozie, czy gdzieś tutaj z ludźmi na pustyni. Rozkłada sobie kocyk, kładzie się spać. Rano się pomodli, rozpali sobie ognisko. Wszystko się zgadza, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje. Niesamowite. Przenosimy się już do czasów po śniadaniu. Było takie samo jak wczoraj, więc nie nagrywałem. Tak właśnie nazywa się miejscówka, w której kimamy, czyli Wadi Rum Desert Base Camp. Zostawię wam link w opisie, bo naprawdę jest tutaj fajnie. A my idziemy ku naszej ostatniej przygodzie na pustyni. Mianowicie robimy sobie 5-godzinnego jeep tura. A później lecimy dalej. Chcecie powiedzieć siema na vlogu? Siema wszystkim! Siema! Dojechaliśmy do punktu numer 1. Taki malutki punkcik widokowy. Widzicie, mamy tutaj poukładane kamienie jeden na drugim. Widok mamy taki. A tamte kamienie, które widzicie, o tutaj, to jest podobno dom ziomka, który się nazywał Lawrence of Arabia. Ale nie wiem niestety, kim on był, natomiast była to postać historyczna i nakręcili również o nim film i niestety nie mam 2 dni zasięgu, więc nie mogę sobie nic doczytać. Ale jeżeli oglądaliście ten film, to oryginalny główny bohater w prawdziwym życiu mieszkał właśnie tam. A jeszcze pozdrowienia dla ziomeczka, który mi dzisiaj pożyczył na wieczne nieoddanie jeden ze swoich kremów przeciwsłonecznych, bo po prostu bez tego chyba bym nie dał rady, bo moja ekipa ma jakieś tam 20 czy 30, a kolega miał 50. Więc poratował, dziękuję ślicznie. No i tutaj dalej co? Widoki nadal jak nie z tej ziemi.
Swoją drogą, to ja wiem, że nie daję najlepszego przykładu, nie biorąc tego kremu przeciwsłonecznego nigdzie ze sobą, ale ja naprawdę mam jakąś awersję do smarowania się rzeczami, bo ja później czuję, że jest cały lepiej i tak mi jest z tym źle, że już wolę zaryzykować poparzeniem, pomimo tego, wiem, że to się może wiązać z różnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami gdzieś tam z tyłu głowy, jestem tego świadom, niż po prostu regularnie się smarować takimi rzeczami. Jako przykład wam powiem, że jak byłem w Australii, a później byłem w Azji Południowo-Wschodniej, no to ile ta podróż trwała? Chyba 11 miesięcy, to kupiłem sobie tubkę kremu przeciwsłonecznego bodajże w Polsce i z tą samą tubką, taką malutką, wiecie, poniżej 100 ml, wróciłem z powrotem do Polski, więc naprawdę, coś mam jakąś taką... nie mogę się tymi rzeczami smarować, aczkolwiek nie oznacza to, że powinniście mnie naśladować, a wręcz przeciwnie. Zobaczcie, tam na szczycie są jakieś dzikie zwierzęta. Zwróćcie proszę uwagę na różnorodność koloru tego piasku. Tutaj jest tak bardziej czerwonawo, tam jest trochę bardziej biało, tam jest w ogóle szarawo, tam jest znowu czerwono. Mamy teraz kolejną atrakcję w postaci kanionu. Kanion oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem będzie cień, więc fajnie. Jest z nami oczywiście gwiazda dzisiejszego vloga, czyli Abu Sanad. Ja naprawdę nie wiem, skąd ten człowiek czerpie tyle tej energii. Abu Sanad! Teraz jest idealnie. Naturalna klimatyzacja w postaci wąskiego przesmyku wiatru i odrobinę cienia. No ale niestety śmieci. Ale oprócz tego to jest idealnie. Uwielbiam wszelkiej maści drzewa i krzaki iglaste, bo jak wieje wiatr, to one wydają taki specyficzny, świszczący dźwięk. No dokładnie ten. Wyszliśmy z kanionu, przed nami otwarta przestrzeń. Pakujemy się zaraz do jeepa, jedziemy dalej. Nasz kierowca i Abu Sanad odpoczywają sobie w cieniu. Hello! Zatrzymaliśmy się na kolejnej miejscówce, takiej dosyć popularnej, jak widzicie po ilości samochodów, która jest tutaj. Ja jestem taki zamulony, że nie chce mi się włazić na górę. Greg tam się będzie wspinał. How you feeling, Jordanian princess? I'm tired and I'm hot. I need my coffee. How was last night though? It was really cool, but like we didn't get much sleep. Więc my się po prostu chyba chwilę przekimamy, bo to będzie najlepsze dla naszego zdrowia w dniu dzisiejszym. Starzy ludzie tak mają, niestety wiecie, że jak się nie wyśpią kilka dni z rzędu, to są później zmęczeni. And we actually had pretty active last couple of days, like last four days we're hiking basically every day, yeah, so. And we haven't been resting. It's not because we are old, it's because we are just super active. But also getting old. Chłopaki wbili już na górę, w sumie to chyba wbiegli, bo mam wrażenie, że siedzimy tutaj dosłownie 3 minuty. Nice squat, Greg! Ej, dajcie mi znać, co myślicie o tym, że czasami się przerzucam na telefon, żeby zrobić takiego zooma, bo zamiast zmieniać obiektyw w aparacie, to wolę sobie właśnie po prostu wcisnąć jeden guzik i wtedy mam coś takiego. Przy okazji nadal nie rozumiem, jak to jest możliwe, że odkąd wyszły smartfony, używam Samsungów i serii Note, a teraz S22 Ultra i nadal nie jestem jakimś ambasadorem Samsunga, bo dostaję kilkanaście pytań tygodniowo o to, jakiego telefonu używam, więc Samsung. Zatrzymaliśmy się w kolejnej miejscówce na jakiś hike. Siedzimy sobie, pijemy herbatę. Widok na zewnątrz jest taki. Ja niestety doszedłem do wniosku po tym, jak wszedłem na kawałek tej trasy, że niestety zawracam, bo po prostu czuję się, jakby ktoś na mnie wrzątek wylewał. Słońce naprawdę mocno daje, a ja pomimo tego, że się posmarowałem całą 50, to bardzo mocno je czuję, więc nie chcę doprowadzić do tego, że zaraz będę miał jakieś poparzenia. Dlatego też dzisiaj raczej tak sobie pozwiedzam z samochodu. Ale no spoko, nie można mieć wszystkiego. Czasami trzeba zapłacić za swoją głupotę. Ja wiem, że tak jeżdżę i nagrywam wam tą pustynię, ale to naprawdę wygląda po prostu jak z innego świata.
fun. So much fun traveling. Your nose is also burned. Yeah. Behind your ear. Behind my ear. Look behind his ear. It's like burnt. It's not funny. I think you should put a little bit more. Yeah, I think you don't have enough. Jednak zmieniłem zdanie. Będę musiał chwilę wytrzymać, bo podrzucili nas teraz pod jakiś kanion i powiedzieli, że jest naprawdę przepiękny i że wstyd go odpuścić, więc idziemy. I w sumie z tej perspektywy wygląda to całkiem zachęcająco. Wejścia chronią dwa drzewa. Zaraz pewnie się zacznie znowu naturalna klima. Kolega nam tutaj podpowiada, że jak się rozejrzymy, to znajdziemy inskrypcję, a dokładniej petroglify na Batajczyków. O, i te petroglify są tutaj zaraz na samym początku. Wiem, że słabo widać, ale musicie mi uwierzyć, że tu jest jeden, a tu jest drugi. How old do you think these are? 2000 years in the car. Wow. And Nabatin? Yes, inscription Nabatin. Szukran. No, całkiem przyjemnie to wygląda, aczkolwiek mam wrażenie, że akurat tutaj ta sama pustynia robi największe wrażenie, a te wszystkie przesmyki są tylko dodatkiem do całości. No i w sumie tyle, doszliśmy do końca, dosłownie 2 minutki spacerku, chyba że ktoś tam chce się wspinać, ale chyba nie. Unless you wanna go up there. I'm gonna try. Skubany w lasu. Can I like, I don't know, catch you or something? No. I went there, I'm gonna go down by myself. Okay. Normalnie Nathan w wersji francuskiej. Jeden wygląda jak Chuck Norris, drugi wygląda jak Ryan Gosling, jeden i drugi pierdolnięty. Wejście z prosto. Nice! Woo! High five. Alright, Polish people. So he asked me to show you the best view of Jordan. So I'm gonna do that for you, beautiful people. All right, so this is the view for you, beautiful Polish people. I'm sorry that Cash was too lazy to show you this, but I'm glad I did. And I hope it's the highlight of this video. I'm pretty sure it's gonna be. And see you later. You can call me. No, I'm kidding. Don't call me. So I'm here, sweating a lot, for you to get the best view of Jordan. And here is Cash, inside the car. He's waiting. He's doing nothing. And I'm doing all the work. So I don't know. Just think about that. Po tym ostatnim mini hajku, który przed chwilą widzieliście w wykonaniu Grega, nawet on już się zmęczył i stwierdził, że już dzisiaj nigdzie nie wychodzi. Jesteśmy teraz w miejscówce, w której mają właśnie wodę, gdzie jest naturalnego źródła tutaj w okolicy i ona sobie bardzo powoli kapie właśnie tutaj, a idzie rurą tam gdzieś z góry tej góry. W każdym razie chciałem wam jeszcze tylko pokazać wielbłądy z bliska. Tak sobie siedzące tutaj. Nie wiem, tak jak mówiłem wam wcześniej, nie jestem generalnie fanem wykorzystywania zwierząt do celów turystycznych, bo wydaje mi się, że one teraz chyba tylko i wyłącznie temu służą. Ale mimo wszystko uważam, że są to naprawdę niesamowite, wyjątkowe zwierzaki. Ale zdecydowanie nie jestem właśnie fanem tego, żeby sobie na nich tak po prostu jeździć. Nie wiem, czy one są szczęśliwe, czy są nieszczęśliwe, czy one ryczą, bo nie lubią tego typa, czy się z nim witają. Ale tak z ryja to wyglądają jak lamy. Aczkolwiek tutaj, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że oni je dobrze traktują. Chociaż on nie wygląda na zbyt szczęśliwego, że zaraz ktoś będzie na nim jeździł. Jak myślisz, czy to był happy face, czy taki nie do końca? No, to pokazałem wam już wielbłądy. Tutaj mamy turystów, którzy zaraz będą na nich pewnie jeździli. A ja się chowam do fury, bo naprawdę zaraz spłonę. Tam w oddali widzicie jeszcze taką naprawdę potężną wycieczkę na tych wielbłądach. Nie wiem, ile tam ich jest. 3, 6, no z 12 sztuk chyba. No i teraz szybka przesiadka do Hilala, czyli właściciela tego obozu. I jedziemy na parking.
this knife, it's call it Shibriya. Shibriya, it's like the old of quality, more like old 100 years. So that is the knife of the Bedouins. They use it, you know, when he go climb in desert, so they can make cut the tree for camels, for cock, for protect themselves. And I like it because it was for my grandfathers, and then my father, and now it's me, and after me, my son. Wow, it's really interesting. Can I see the? Yes. Shukran. Afan. 100-letni nóż beduiński. Wow. Yes, this is colors. Actually, every family they have. It's me and the family who live, because you know, any happens and they find knife, they know this knife for which family he do some problems. So easy to define. Shukran. Shukran. Hilal. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. See you again in the I will. Wadiram. Yes. Thank you very much. Bye bye. Wadiram, wadiram. Yalla. Taka jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć. Cały ten obóz pomagają prowadzić Polacy, więc jak odezwiecie się do nich na Instagramie, który macie w opisie tego filmu, możecie pisać po polsku, nie będzie większych problemów. Wsiadamy do fury i lecimy do Akaby. No dobra, dojechaliśmy już do Akaby, czyli do takiego jordańskiego Miami. Resztę dzisiejszego vloga będę nagrywał telefonem, bo aparat zostawiłem na chatę, ponieważ idziemy na plażę. A tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane i nie chciałbym się tam pojawiać jeszcze z aparatem. Tutaj mamy flagę Jordanii, a tam, moi drodzy, mamy izraelski Eilat. Tak więc po tej stronie jest Jordania, a po drugiej Izrael. I jeszcze muszę wam pokazać. No sobie nie wybaczę, jeżeli wam nie pokażę ilość śmieci, jaka tutaj leży. Jesteśmy w Beach Clubie, Berenice się nazywa, a jakbyście się zastanawiali, dlaczego jesteśmy w Beach Clubie, a nie na plaży, no to rozchodzi się o to, że tutaj jest no, dosyć mocno konserwatywne społeczeństwo i generalnie kobiety na plażach raczej chodzą bardzo konserwatywnie ubrane. Więc jeżeli dziewczyna chce sobie pójść się poopalać normalnie, no to raczej pozostają takie prywatne miejscówki. Jak widzicie, jest naprawdę przepięknie. Wejście tutaj kosztuje 13 dinarów, więc dosyć sporo, ale no niestety nie ma tutaj za bardzo innych opcji dla kobiet, żeby po prostu ludzie się na nie dziwnie nie patrzyli. Więc plan jest taki, żebyśmy właśnie tutaj spędzili większość reszty dzisiejszego dnia. No to, moi drodzy, tak właśnie wygląda plaża. Tutaj są kamienie, a dalej są w ogóle tak, nie wiem, pierwsze 5 metrów brzegu to są jakieś takie bloki betonowe. Nie wiem, generalnie ciężko się tam poruszać, dlatego większość ludzi wchodzi tam i sobie od razu zeskakuje, ale ja ruszyłem tutaj z samego startu. Pierwszy raz przed chwilą kąpałem się w swoim życiu w Zatoce Akaby, czyli w Morzu Czerwonym, jakby nie było. Greg z Dalią sobie gdzieś tam pływają. I co wam mogę jeszcze ciekawego powiedzieć? To co widzicie tam ten ląd, to już jest Egipt. Przed chwilą patrzyłem na mapie i upewniłem się, tam jest gdzieś granica właśnie izraelsko-egipska. No i co? Odpoczywamy sobie troszeczkę. Byliśmy właśnie na ulicę pełną różnych knajpek i restauracji. Będziemy jedli chyba jakieś owoce morza, ale nie wiem, bo knajpa, której szukaliśmy,
W sensie tu jest taki problem, że Google Maps tu za bardzo nie działa. Bardzo często pokazuje, żeby jechać pod prąd, a wiele miejsc, które są zaznaczone, po prostu nie istnieje. Ale wygląda na to, że to jest popularna miejscówka, dużo knajpek, więc na pewno coś znajdziemy. Jesteśmy w sklepie rybnym. Właśnie sobie wybierają rybę, którą chcą zjeść, a ja pójdę chyba klasycznie w krewetki, które się nauczyłem jeść w zeszłym roku, bo tak oprócz tego to owoców morza ja za bardzo nie lubię. Ale krewetki, zobaczcie, mają naprawdę potężne. Tutaj macie menu tej knajpy, na dole podpisy po angielsku. Jakbyście chcieli sobie policzyć, ile co kosztuje, to pamiętajcie, że trzeba przemnożyć przez 6,66. Przyszło właśnie jedzenie. Ekipa sobie wzięła steak of swordfish, Greg? Czyli steak z miecznika i chyba naprawdę potężną rybę wzięli. This is a tiny dorad. Dorad? It's the name of the fish? Okay. Tutaj mamy moje krewetki, a tutaj mamy przepyszną sałatkę, która prawdopodobnie jest z... What was the pomegranate thing you said? Pomegranate molasses. So that might be it, because jest tutaj naprawdę bardzo specyficzny smak i możliwe, że to jest właśnie coś związanego z sokiem z granata. Sałatka jest naprawdę pyszna, ta nazywa się fetusz, a my zabieramy się do jedzenia, bo jesteśmy naprawdę głodni. Przenosimy się szybko do miejscówki, która nazywa się Ayla. Jest to taka, no można powiedzieć, zamknięta osiedla albo i dzielnica w Akabie, która jest naprawdę bardzo fancy. Żeby przyjść tutaj, gdzie teraz jesteśmy, musieliśmy robić wcześniej rezerwację, a w ogóle to musieliśmy się przedostać przez trzy linie ochrony, więc no taka fancy miejscówka na jedzenie. Są tutaj też drogie hotele i tak dalej. W każdym razie, na zdrowie! Chwilę tam posiedzieliśmy, ale tak szczerze mówiąc, to taki klimat właśnie ludzi z korporacji, którzy wyszli się pobawić w weekend, bo przypominam, że dzisiaj jest czwartek, czyli taki jordański piątek. I to było na tyle, moi drodzy. Idę spać, bo jestem trochę padnięty. Ostatnie dni były super, mam nadzieję, że fajnie udało się wam to pokazać, bo naprawdę przeżyliśmy wiele niezapomnianych i niesamowitych chwil. Widzimy się w kolejnym, czyli już chyba w ostatnim odcinku z Jordanii, przynajmniej tak mi się wydaje, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Na razie, trzymajcie się, cześć!